Samorządowcy z całej Polski przyjechali do Poznania. Nie, nie takimi autami, takimi. Samorządowcy radzili, a kierowcy... Co się panu stało? Nie nagrywaj pana. Kluczyki pan zatrzasnął? Chyba tak. Wrócą w takim razie państwo z powrotem do Wałbrzycha? Wrócimy, damy to radę. Co to jest za samochód? Skoda Superb. No właśnie, tu Superb, tu Octavia, tu kolejny Superb, tu Octavia, Superb. Superb w promieniach słońca. No właśnie, kongres samorządowców wyglądał jak zlot fanów Skody. A co ona ma w sobie? Ma jakieś bajery? Jakiś antyradar na przykład? Nie. CB radio? Zwykła po prostu, zwykła wersja. Tańsza taka, no po prostu. Żadnych podgrzewanych foteli, bajerów? Nie. Nie, w tej wersji nie ma. Ile lat ma ten samochodzik? No miesiąc czasu dopiero. O, prezydent Słupska, Robert Biedroń. Patrzymy na parkingi i zastanawiamy się, czym samorządowcy przyjechali. Pan prezydent rowerem? Nie rowerem. Przyjechałem razem z naszą delegacją i więc zabrałem swoich urzędników do Poznania. To autokarem państwo przyjechali? Nie, samochodem, zwykłym samochodem osobowym przyjechaliśmy. Ile osób? W 4 osoby. Czyli jeszcze w miarę przestrzeń została. Dla mnie? No, pewnie, ja jestem szczupły, jak widać. No, widać. Choć na kongres można przyjechać, o tak, to jednak samorządowcowi bardziej przystoi Superb za pieniądze podatników.